Cześć, Lacja, z tej strony Tomski. Bardzo życzę w trzecim odcinku serii The Sims 4. Eko, żyjcie. Tak, trzeci odcinek. I słuchajcie, hashtag protip. Jako słowo na dziś, także wszyscy piszemy hashtag protip i dajemy łapeczkę w górę i mam dla Was normalnie protip. Jeżeli macie dodatek wampiry i idzie do Was w Ladziu, to wystarczy, że podczas idzenia, iścia, pójścia, chodzenia przez niego tam do Was, klikniecie na niego i klikniecie wyślij do domu, to on sobie pójdzie. Boże, to jest genialne. No po prostu sobie pójdzie, nie? Ja to też miałam teraz taką sytuację, że sobie on tak, wiecie, tup, a ja na niego klik i wyślij do domu i zawrócił i poszedł. Także no jest to jakieś w końcu rozwiązanie na niechciane wampiry. Na pewno lepsze niż uczenie się wampiryzmu i robienia tych czosnkowych rzeczy. Można tak się wspomóc. Nie wiem, czy to jest błąd. Ktoś tego nie dopracował, czy tak miało być w zamierzeniu. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie bardzo się cieszę, że to działa. Czy będę mogła skończyć mój blok do noży? Prawdopodobnie tak. Bardzo dobrze. Lecimy maleńka. O 8 idziemy do pracy, a... Zostało mi 12 symbolów. Nie wiem, dlaczego mi zostało 12 symbolów, skoro miałam 17. A, dobra, bo 5 wydaliśmy na to. Dobra, okej, okay, to już nie było tematu. Oczywiście, że idziemy do pracy. Jak moglibyśmy nie iść do pracy, prawda? Sasza, tak samo jak ja, jest pracoholiczką. Niestety musi chodzić do pracy. Ta, no właśnie. Też już mam taki przydomek, także... Wszyscy śmieją, tylko do tej roboty chodzisz, że w ogóle nie bierzesz wolnego. Nieważne. Okej, mam to w ekwipunku i to bym mogła sprzedać teoretycznie za 10 simolonów, więc zarobiłabym aż 3 simolony. I to jest dobre rozwiązanie i ja nie ukrywam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ mam aktualnie 22 simolony. Ale spoko. Najemy się, że tak powiem, w pracy. Donica? Donica ogrodowa? Dobra, zróbmy jeszcze jedną, może zróbmy to do nicy ogrodową, może się troszeczkę więcej zarobi, ale i tak za chwilę idziemy do pracy, więc to zupełnie... Ona jest chora, Boże, widzieliście? Ona ma zawroty głowy, ona jest chora. Dobra, wysyłamy ją do pracy przede wszystkim, bo musimy zarobić na lekarstwo. Klikam pracuj ciężko i jak wróci, to jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale będę musiała jej lekarstwo zamówić. O Boże, jak ja zamówię lekarstwo z komputera, nie mam pojęcia. Dobra, słyszymy się za chwilkę, jak tylko wróci z pracy. Nieprawidłowości głosowania. Podczas rewizji wyników niedawnych głosowań na projekty dotyczące przestrzeni społecznej Sasza odkrywa, że głosy oddane na ostatnio wdrożony projekt zostały źle policzone. Retuszuj błąd? Czy miejscowych simów rozgniewa fakt, że zamiast upragnionego targu niesłusznie otrzymali ogród komunalny? Przyznaj się? Czy zatuszuj? Teoretycznie ja bym się nie przyznała i zatuszowała, ale spróbujmy przyznać się do błędów. 8 punktów dostałam. Miejscowa społeczność docenia to, że Sasza wykazała się szczerością i zaczyna jej bardziej ufać. Wzrost liczby punktów wpływu średni. Dobra, to lecimy do końca pracy. No i okej, 378 simoleonów dostaliśmy. Potrzebuję szachy. Szachów nie mam, ale mogę sprzedać dywan. I ten dywan też. I mam 900, więc będę miała szach. Szachy. Najtańsza za 450, o Matko Boska. No dobra, niech będzie za 450. I krzesełko powielimy. I ogólnie znowu jestem spłukana. Ale potrzebuję tego do awansu, żeby więcej zarabiać. I nie mogę, bo jest zbyt spięta, żeby to robić. A żeby się rozpiąć, potrzebuję... Potrzebuję troszeczkę. Zadzwoń po straż pożarną! Potrzebuję pograć, graj w grę. No właśnie. Dosłownie chwilę, żeby jej to zeszło. Ej, no halo, no dlaczego nie grasz? Jeszcze raz. Gdzie jest graj w grę? Tutaj. Nie, tutaj. Graj w grę. Dobra, spadaj, ziomek. Nie interesujesz mnie na tyle. Jeszcze raz. Może? Potrzebuję rozrywki. No, nie jest to najlepszy sposób na rozrywkę, ale zawsze coś. Zabawy za 4 godziny? Czy to jest już... Tak, dobra. Mam nadzieję, że szachy będą powodować wzrost zabawy.
Yeah. Oh yeah, mamy to, słuchajcie, mamy to, nie potrzebuję telewizora. Spięta, bo gorączkowe przetrząsienie. Nie znajduję to, co można wykorzystać na nowo lub podać recyklingowi. Ojej. I stres z powodu pracy. Spokojnie, ja to przeżywam codziennie. Moja droga, nie jesteś sama, naprawdę nie jesteś sama. Razem przez to przejdziemy. Nie martw się, naprawdę nie martw się. Tak, potrzebuję coś przerecyklingować, potrzebuję coś zrobić. Boże, tu jest tyle rzeczy do robienia. A ja się nie spodziewałam, naprawdę się nie spodziewałam, że to będzie taka fajna seria. Mi się naprawdę podoba. Przekonuję się do tego dodatku. Znaczy ja ogólnie byłam bardzo pozytywnie nastawiona na ten dodatek, bo to ekożycie i to recykling i takie inne duperelki, wiecie, o co chodzi? To coś nowego, coś zupełnie nowego. Nigdy tego chyba nie było, nawet w Simsach nie kojarzę przynajmniej. Znaczy mało ogólnie trójkę kojarzę, na pewno w dwójce nie było czegoś takiego, ani w jedynce, chociaż w jedynce. Raczej nie. Więc można cicho stwierdzić, że to jest naprawdę coś nowego. Ale z drugiej strony, moi drodzy, Boże, o co ci chodzi? Czy możesz to skończyć? Może to skończyć. Zaraz to poddamy recyklingowi, moja droga. Naprawdę, don't stress. Tylko to skończ i poddamy recyklingowi, będziesz szczęśliwa. Boże, ja nie wiedziałam, że naprawdę coś takiego może być, że aż tak. Znaczy, ja wiem, że to jest bardzo stresujące, że jeżeli nie możesz robić tego, co chcesz robić, no ale aż tak, aż tak. A najgorsze jest to, że potrzebuję, Siusiu. Możemy lampę zrecyklingować, jak ci to pasuje, moja droga. A jeżeli nie, no to nie będziemy siedzieć w ciemności. Dobra, Siusiu, spać i słyszymy się z samego rańca, jak tylko wstanie, albo ja ją budzę wcześniej, bo mamy mało czasu. Znowu dzwoni bez o pieniądze, nie? Znowu dzwoni bez o pieniądze. Ja nie mam tylu pieniędzy, ale dajmy jej. Więc znowu jestem spłukana. No ale co poradzę, nic nie poradzę. Wiecie co, w ogóle mam takie ciche wrażenie, że ona nam tych pieniędzy w ogóle nigdy nie odda, nie? Nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie. Czyli co, teraz powinnam sprzedać to, co dostałam do ekwipunku. Bo bez pieniędzy nie zrobię niczego nowego. 15 simulonów, serio. Ja zaraz będę miała problem związany z tym, że nie będę miała z czego zapłacić rachunku. Tak, i dzisiaj jest Dzień Miłości, którego w ogóle nie mam zamiaru obchodzić. Nie, zupełnie nie. Ale za to mamy trzeci poziom majsterkowania i to już jest fajne. Ale ten drugi poziom logiki. Będę tutaj trochę pograj. Tą zabawę też rzucimy na wyższy poziom. Już niewiele nam brakuje, więc jest szansa, że w tę godzinę uda nam się ten drugi poziom ogarnąć i dostaniemy awans. Boże, ale by było fajnie. Nie dostanę awansu, bo nie rozmawiałam z nikim. Ale mam wysoki poziom, więc powinno się udać. No chyba, że ktoś przypadkiem jest w okolicy? Jest ktoś? Ktokolwiek? Tak jak myślałam. Żadnej żywej duszy. Tam dopiero daleko jakiś sim stoi. Ale właśnie ucieka chyba. No to ogólnie powiem wam bida. Okolica bida. Nie ma nikogo. Zupełnie. Ale jeżeli wprowadź rodzinę z galerii. A ja mam w ogóle internet? Spróbujmy. Bo nie widzę paska z internetem, czy mam. Rodziny. Świetnie, dobra, może być to. A co mnie to i tak to. I tak ja będę za to płacić. I jeszcze jakąś rodzinę taką wieloosobową byśmy wprowadzili. Serio. Serio. Tak po prostu, żeby mieszkali, nie? Żeby ktoś tutaj był i spoko. Powodzenia wam życzę. Naprawdę powodzenia wam życzę. A my się bawimy dalej. Może ktoś się zacznie tutaj w końcu w okolicy kręcić, tak? Jakieś głosowanie nawet nowe. Pokaż rachunki. Jezus Maria, aż... Nie chcę patrzeć. Słuchajcie, naprawdę nie chcę patrzeć na te rachunki. Boję się, ale idźmy do pracy i spróbujmy dostać awans. Także standardowo ciężko pracuj i czekamy. Czekamy. Ogólnie sytuacja jest, słuchajcie, taka, że znowu zadzwoniła bez i skrytykowałam ją za to, że nie oddała pieniędzy i dała nam 2000 simulonów.
Tak. Po drugie, dostaliśmy awans, jestem teraz techniczką budownictwa. Rozpylona mgła przy użyciu do ekoczęści, kolczyki. Zarabiamy teraz troszeczkę więcej, 800 simoleonów. Fajnie, naprawdę fajnie. Tylko gdzie są te kolczyki? Czy to jest w... Dobra, nieważne, whatever, może ma je na sobie. I co najważniejsze, mamy pieniądze na telewizor, chociaż teraz już nam nie jest potrzebny. Tak, więc może zostawmy sobie te pieniądze póki co, bo na razie wolałabym. No właśnie, bo tutaj mamy jeszcze do sprawdzenia rachunki. Okej, okay, opłata za parcelę 269, energia elektryczna. Boże, naprawdę policzają? Woda minus 9, bo... co do zależności wody zużytej wyprodukowanej w elementach armatury w ciągu tygodnia. Inne opłaty zwolnienia. Dobra, energia elektryczna, autosprzedaż, zachowaj. Okej. Okay. Czyli co, tyle mam do zapłaty? O, zrobiłam 6 milionów na sprzedaży. No dobra, czyli co, czekamy po prostu na rachunek i tak będziemy mogli wiedzieć plus minus ile pieniędzy będziemy musieli przygotować, tak? O to chodzi? Dobra, głosowaliśmy na... O, teraz nie ma tego na co... Nie, jest to co... Shit. Chociaż nie, mogę to usunąć. Samowystarczalność? Dobra, mam jeszcze 39 punktów wpływu, także... Spoko. Zagłosujmy. I może chodźmy się wykąpać. Może to jest bardzo dobre rozwiązanie w tym momencie. Co będziemy potrzebować do następnego? Trzeci poziom logiki, a standardowo wywiad z właścicielem domu na temat mediów. A tutaj piąty poziom wytwarzania. Fabrykatorzy czy odpowiednie książki. Stwórz 5 przedmiotów i posiadaj 5 barwników. No, trochę się zajęłam teraz czymś innym zupełnie. Zupełnie. Aha, to jest tablet, to te, chociaż... Dobra, najpierw może to wytwarzanie. Czytaj. Wytwarzanie, pierwszy poziom. Znaczy pierwszy tom z trzech tomów. No, trochę się zawalimy tą robotą, no ale trudno. Nic się złego przecież nie dzieje. Chyba starczy tego kompania, nie? Potrzebuję lepszy prysznic, potrzebuję lepsze łóżko. Potrzebuję lepsze wszystko. A nie mam pieniędzy. Tak bardzo jestem biedna. Ale oszczędzam na prądzie, słuchajcie. Oszczędzam na prądzie. Który ten poziom potrzebuje? Boże, piąty. Aby zwiększyć umiejętność wytwarzania, stwórz przedmioty w fabrykatorze. To jest fabrykator. I do tego potrzebuje... Aha. Elementy. Trzymaj wszystko, wszystkie ubrania w miejscu równie. Dobra, na razie nie. Możemy to zrobić zawsze za pomocą książek i to będzie mniej destrukcyjna rzecz dla moich punktów, których i tak zbyt wielu nie mam. Naprawdę chcesz już iść spać? Nie, no co ty? Zostańmy jeszcze trochę. Jeszcze troszkę, spokojnie, bo to jest drugi dzień. O, ktoś przyszedł. Lilith. Dzień dobry, Lilith. Nie, sorry, ale nie mam czasu dla ciebie. Hi. Takie mi się tak troszeczkę przerymowało. Janę, spodźko. Też jestem zmęczona, słuchajcie, to też jestem zmęczona, ale bardzo dziwne, że zabawa jej wzrasta podczas czytania takich rzeczy. Mnie to by raczej nudziło. Tak samo jak siedzenie po ciemku, więc może niech już idzie lepiej spać. I usłyszymy się z samego rana, jak tylko wstanie. Boże, właśnie sobie zdałam sprawę, że dzisiaj jest sobota i ona nie idzie do pracy. Ale dobrze. Alleluja. Słuchajcie, naprawdę alleluja. Dlaczego? Bo możemy robić inne rzeczy. I zauważyłam, że już możemy zebrać kolejny wosk. Wosk sojowy, który będę mogła sobie przerobić, zrecyklingować i troszeczkę poprawić jej samopoczucie. Także tylko zbierzemy. To wracamy do naszej... Jezu, serio, musiałaś tędy iść. Poddaj recyklingowi wosk sojowy. No. I śmigaj, maleńka, śmigaj. I to będzie... Nic.
Posiadaj 5 barwników. Można kopać przy pomocy komputera, stanowisko do produkcji. No dobra. Użyć składniki. Czekaj. Barwniki kup. 5 barwników. 1, 2, 3, 4, 5. No i co? No przecież mam te barwniki, tak? To są barwniki. No i mam. 5 barwników. Serio. Nie ogarniam tego. Może coś się zbugowało. Nie będziesz jeść. A może i powinna coś jeść. Dobra, to zróbmy piecz, podaj śniadanie, gotuj. I zróbmy coś, co nam starczy na troszeczkę dłużej. Nie wiem, fasolka po bretońsku, będzie kilka porcji. To złożenie zamówienia. O, dobra, teraz nam załapało. Dobra, czyli nie było po prostu powiadomienia, którego nam było potrzeba. Uwaga, nie posiadam takiej jednej rzeczy w kuchni. I wolałabym ją posiadać niż nie posiadać. Przepraszam, wolny mam w statyw. Alarm. Osłonka. I termostat. Czy na razie i tak termostat mi się nie przyda? A nie, mam! Dobra, Boże, to po co ja to... Chyba straciłam na tym interesie trochę. No ale trudno. Okej, wszam sobie. Schowamy do lodówki. Dłużej ją zatrzyma świeżość. Co to? Radość odzyskiwania. Juhu! Świetnie. I to też wrzucimy do lodówki, no bo musimy oszczędzać. Słuchajcie, musimy oszczędzać. I bierzemy się do roboty. Do roboty, małe koty. Ale mi się zrymowało. Nie, dzisiaj jest dzień ogólnie chyba rymowania, tak mi się wydaje. Co jeszcze możemy zrobić? Mebel? Lustro 87. Nie, no może bym nie przypłacała. A może poddaj recyklingowi? To maleństwo? Na razie mam trochę kasy, więc mogę powydawać. Fabrykatora. Korzystając z fabrykatora. To jest fabrykator, nie? Fabrykator. Twórz. Co mogę stworzyć? Lampa stołowa. 5 rzeczy muszę stworzyć, tak? No dobra, no to... No dobra, no to stwórzmy te. To coś. Przy okazji zdobędziemy troszeczkę punkciorków. Ale też musimy stworzyć 5 rzeczy, więc te coś za coś, tak? Wyposażeniu rodziny. Co jeszcze mogę stworzyć? Nic. Ale to co, barwniki mi z tego zeszły? No, mam 4 jeszcze barwniki. Twórz świeca. Zrobić więcej elementów remontu, wykorzystanych maszyny do recyklingu, szpera i w poszukiwaniu sortu przedmiotów oddawane recyklingowe lub kompost zewnętrzny w śmietniku lub znaroku w śmietniku. Okej, rozumiem. Dobra, to ja już naprawdę rozumiem. Rzeźba słonia. Musimy recyklingować i z tego będziemy mieli elementy, żeby robić nowe rzeczy. Okej. A to, co stworzyliśmy, tutaj jest w wyposażeniu rodziny. 160 milionów. Wow. A mogę to do ekwipunku wrzucić? Nie mogę. No dobra, to ja to sprzedam. No bo co? Ej, dlaczego było Bo wyłożyłam z ekwipunku, serio. Świetnie, naprawdę świetnie, dzięki. Tak, możesz przyjść, spoko. Nie przeszkadza mi, to będzie chociaż jakaś osoba do rozmowy. Tak, no i świetnie, zebrali się w trójkę. Okej, okay, spoko, nie ma problemu, bawmy się, rozmawiajmy. A dlaczego towarzystwo nie leci do góry? Dobra, leci. Leci. Ej, on grzebał w śmieciach, a ja nie mogę. To jest nie fair. Jest pusty, no właśnie, on jest pusty. Zrób rzeźbę. Rzeźba królika. Takie małe rzeczy trzeba robić, które można wrzucić do ekwipunku, żeby móc je przerobić na recykling i wtedy sobie zrobić nowy przedmiot. Ej, ja zaczynam ogarniać, o co chodzi. Juhu! I super. Dobra, i teraz tak, poddaj recyklingowi króliczek i to. Mogę naraz to recyklingować. Ej! No, to mi się zaczyna podobać. I teraz jak to przerecyklingujemy, dostanę punkciory
Ale chyba mam ich za mało. Na pewno mam ich za mało. No to jeszcze... O, blat, słuchajcie, blat jest za 5 simoleonów, mogę robić chyba z 20 blatów, nie ma problemu, naprawdę. Punkciory majsterkowania też się przydadzą. I co ja jeszcze muszę zrobić? Ta logika na trzeci poziom. Ej, właśnie, bo ten ziomek jest tutaj. Więc mogłabym go przy okazji zapytać o te media. I zahaczyć sobie ten jeden punkcik, którego mi brakuje. I w śmietniku też niczego nie mam, więc też nie mogę niczego świetnie. Nawet nie mam śmieci, żeby w śmieciach pogrzebać. Serio! Dobra, zaliczyło, zaliczyło. Da. No niestety pierwszą rzeczą chyba, którą będziemy potrzebować taką porządną, to jest porządny prysznic, bo higiena leci i to bardzo, bardzo szybko w tym zawodzie. Ale co poradzimy? Nic nie poradzimy, także... Pozostaje nam tylko pogodzić się z losem. No dobra, to na to już mamy patent. Ej, ale ja przecież stworzyłam jedną rzecz. Twórz. Stworzyłam przecież tą lampę. I dlaczego ona mi się nie zahaczyła? Fabrykator. No to jest przecież fabrykator. A jest jakiś inny fabrykator, przepraszam. Fabryka... No nie, no jest tylko to. Coś się może musiało zaciąć. Może jak odpalę na nowo grę, to może się poprawi. Kto wie, może tak jest. A może nie powinnam była tego sprzedawać? Może o to też chodzi, że powinnam, wiecie, trzymać te rzeczy? Nie wiem. Nie wiem, ale od razu przeróbmy sobie to. Zobaczymy, może coś jeszcze uda nam się zrobić. Chociaż wątpię. Prawdopodobnie będziemy mieli za mało punkciorów. O, 15, 10, nie, nie, nie. A mogę sprawdzić w ogóle gdzieś... Ile ja mam punktów? Tak w ogóle? Jednego i drugiego i w ogóle? Czy tak... Nie bardzo. Tutaj nie. Tutaj nie. To nie. Sprzedać. Sprzedawać nie chcę. Ale mogę jeszcze jeden blok do noży zrobić. Tutaj? No to są punkty wpływu. Wizerunek, cechy. Obecnie uchylane. Lokalne plany działania. Organizacje, kluby, sklep. Nie wiem. Autentycznie nie mam pojęcia, gdzie to jest. Napiszcie mi, gdzie to jest, co? Bo kurde, no niby chcą ode mnie punktów. A, tutaj mam napisane. 106 i tego 8. Ale mogę za to świecę... Nie mogę świecę zrobić. Bo co? 8 młotków i 106 kwiatków tych. A, bo nie mam bloku woskowego. A czy to jest to samo? Wosk sojowy. A tutaj czego potrzebuję? Blok woskowy. A skąd mam wziąć blok woskowy? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale to się tego dowiemy chyba, nie? Niedługo. Dobra, ta logika. Żeby nie być w tyle z robotą, żeby jak najszybciej zdobyć kolejny awans, kolejne pieniądze, kolejne wszystko, no i przede wszystkim zabawy podbić, tak? Bo zabawa jest potrzebna dla naszego sima, żeby się dobrze czuł w pracy i żeby bardzo wydajnie pracowała nasza simka, nasza Sasza. Sasza Green, tak. Nie Grey, Sasza Green. Green, ok? Green. A to, co to jest? Stanowisko do wyrażenia spożycia są jakieś składniki. Wszystko do wyrażenia. Nie ma składników, które można użyć. To będzie jakieś owoce. Owoce, powiadacie. Skąd nie mam wziąć owoce? Mogę kupić nasiona. Owoców. Nasiona. Kwiaty, owoce.
Owoce. No dobra, postawmy dwa. To sobie zasadzimy, nie? Otwórz paczkę nasion, otwórz paczkę nasion. I co mamy w ekwipuneczku? Jabłuszko. To możemy sobie dwie posadzić jabłoneczki. Bananki też możemy sobie dwa posadzić. I winogrono. A, też możemy dwa posadzić. Dobra. To od razu sobie przyjdziemy i zasiejemy. Oj, coś czuję, że zaczynam za bardzo się bawić w to. Za bardzo, za bardzo. I znowu śmierdzi, słuchajcie. Znowu śmierdzi. No ale co poradzimy? Nic nie poradzimy. Musimy żyć z tym jakoś. A resztę wrzucimy do tego urządzonka. Tych owocków. I zobaczymy, co to da. Bo jestem strasznie ciekawa. Wrzuć składniki. Wszystko wrzućmy. Aha, tylko jedno mogę. No dobra, no to jabłko wrzućmy. I uruchom. Koszt rozpoczęcia ważenia zależy od ilości składników. Ważenie. Stwórz 5 przedmiotów. Zaliczyło mi stwórz 5 przedmiotów. Czy to jest fabrykator? Gotowe do zbioru? Nie. Nie będziemy już rozmawiać z Wladem. Dobra, to niech tam to się robi. A ja ją kładę, słuchajcie, spać ku. I słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. A my słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Tak, wiem, powiedziałam to drugi raz. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.